Witam gorąco, Jacek Balkan, to jest Motodziennik i kolejny tydzień z motoryzacją, który na dobry początek zaczynamy od okazji. Czy jeśli możemy coś kupić za połowę ceny, to czy warto przymknąć oko na brak fabrycznej gwarancji? Przed takim dylematem stoją zainteresowani sprowadzeniem lub kupnem auta już sprowadzonego, najczęściej ze Stanów. Naszym zdaniem warto taki samochód kupić, przede wszystkim ze względu na cenę, ale również dodatkowe oszczędności wynikające z faktu, że autoryzowane stacje obsługi możemy omijać szerokim łukiem i wymieniać olej gdzie chcemy. A ciekawych ofert nie brakuje. W tym tygodniu wypatrzyliśmy niemal fabrycznie nową Mazdę CX-7, sprowadzoną z Ameryki. Auto jest zarejestrowane w Polsce, wyposażone w genialny motor 2,3 litra o mocy 250 koni, napęd na 4 koła, 6-stopniową skrzynię automatyczną i dobre radio. Mazda pochodzi z 2008 roku, ma niecałe 150 km przebiegu, jest według sprzedającego bezwypadkowa i do sprzedania za niecałe 80 tysięcy złotych. W polskim salonie taki samochód kosztuje ponad 150 tysięcy. Jeśli wypatrzą Państwo coś ciekawego i będą mieli ochotę się podzielić, to prosimy o maile balkan@moto.pl. A teraz przechodzimy do nowości. Na pierwszy ogień weźmiemy samochód znany jako Chevrolet Volt. Chodzi oczywiście o głośną nowość ostatnich miesięcy. Pojazd elektryczny doładowywany z gniazdka, ale z własnym generatorem prądu w postaci silnika spalinowego. O samochodzie, o którym mówi się, że ma szansę odmienić oblicze motoryzacji w Stanach, nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale wiemy coraz więcej. Ostatnio producent poinformował, jak często, albo raczej jak rzadko trzeba będzie wymieniać olej w silniku spalinowym. Ma się to odbywać według wskazań komputera pokładowego i czujników, które będą sprawdzać nie tylko ilość, ale i jakość oleju. Ma się to odbywać przynajmniej raz na 2 lata, a nie raz na rok, jak do tej pory. Jak zapowiadają specjaliści z GM, niewykluczone, że za jakiś czas ten zostanie jeszcze wydłużony. Ciekawe? Ani trochę. Nas przynajmniej dużo bardziej interesuje to, kiedy auto trafi do Europy i oczywiście do Polski. Że trafi, to niemal pewne. Już jakiś czas temu zademonstrowany został Opel Ampera. Wygląda niemal tak samo jak Chevrolet Volt, ma tylko nieco inny przód i nieco zmieniony tył. Na najważniejszych rynkach naszego kontynentu samochód pojawi się jesienią przyszłego roku. Czy Polska jest najważniejszym rynkiem? Tego nie wiemy, ale wiemy z dobrze poinformowanych źródeł, że decyzji o wprowadzeniu Ampery do naszych salonów jeszcze nie podjęto. Może i dobrze, po przeliczeniu oficjalnej europejskiej ceny tego auta na złotówki złapaliśmy się za głowę. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia z autem raczej kompaktowym, mierzącym 4,5 metra długości, czyli o 10 cm mniej niż model Cruze i o 6 mniej od Skody Octavii, a nie luksusową limuzyną z segmentu premium, a cena będzie niestety właśnie taka. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, w Europie za Amperę trzeba będzie zapłacić 43 tysiące euro, czyli 160 tysięcy złotych. W sumie tyle samo trzeba dać za Mitsubishi i Miev, ale mimo wszystko nie tego się spodziewaliśmy. Za to Nissan Murano w wersji Cabrio wygląda tak, jak myśleliśmy. Przedziwnie. Japońska firma ujawniła wczoraj wieczorem pierwsze zdjęcie otwartego SUV-a. Na resztę musimy poczekać. Prawdopodobnie kilka dni, gdyż auto zadebiutuje na targach motoryzacyjnych w Los Angeles. A skoro wspomnieliśmy o segmencie premium, najdroższym autem marki BMW jest oczywiście flagowa siódemka. Dostępna w wielu wersjach wyposażenia i z wieloma silnikami do wyboru. Z każdym z nich dostępna będzie nowa odmiana Individual. Skomponowana, to wyjątkowo dobre słowo, z legendarnym producentem fortepianów. Steinway to firma amerykańska, choć założona przez niemieckiego emigranta. Założona w 1853 roku. Na początku ubiegłego wieku powstała również fabryka w Hamburgu i to właśnie z tym oddziałem niemieckie BMW nawiązało współpracę. Jej efektem jest siódemka w kolorze czarnym i z białą skórą lub w kolorze białym. Wtedy wnętrze będzie czarne. Zostało ono również dodatkowo ozdobione wstawkami z drewna polakierowanego tak samo, jak lakieruje się fortepiany. Ile za ten niezwykły romans sztuki i motoryzacji trzeba będzie zapłacić, jeszcze nie wiemy. Nie wiem jak Państwu, ale mnie takie połączenie bardzo, bardzo się podoba. A teraz na koniec nieco zmieniamy temat. Zapraszam na spotkanie z kolejną kartą naszej encyklopedii motoryzacji. Dziś literka T. T jak Topola. Co to takiego? Nazwa szwedzkiej firmy, która kilkadziesiąt lat temu wpadła na dość nietypowy i odważny pomysł. Postanowiono przerobić zwykłego pięciodrzwiowego Saba 99 na wóz kempingowy. Topola Camper to specjalna nakładka na Saba 99 900, ale również na nieco nowsze modele 9000 i model 93 oraz na Fordy Scorpio i Sierra. Jej największą zaletą było to, że kosztowała mniej niż przyczepa kempingowa i że montowało się ją bardzo łatwo. Wystarczyło wyjąć piąte drzwi i przykręcić dosłownie na 6 śrub. W zamian klienci, głównie ze Szwecji, dostawali mały dom na kołach z ogromnym łóżkiem o wymiarach 2 metry na 1,70 m, z kuchnią i z ogrzewaniem. W 2006 roku firma upadła, jednak niewykluczone, że za jakiś czas powróci na rynek. Ma wielu oddanych fanów. I to wszystko na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.